10 marca 2020. Test palnika awaryjnego na olej słonecznikowy. Dwa knoty wykonane w tym przypadku z płatka kosmetycznego bawełnianego. No i przygotowywanie podpłomyka na zestawie Scale Kettle. Podpłomyk, czyli mąka pszenna wymieszana z wodą. Można dodatki stosować, oczywiście przyprawy i tak dalej, nasiona, słonecznik, siemię i tak dalej. Generalnie bardzo prosta potrawa, ale w przypadku jakiejś awarii można bez problemu to spożywać i jest odżywcza. Dwa palniki, dwa knuty, znaczy, są wystarczające przy tego typu sprawie do gotowania. Lepsze były cztery, no, szybsze gotowanie. A tak przynajmniej paliwo będzie na dłużej. Oto gotowy efekt. Gotowy efekt, masło maślane. Chrupiące. Ciepłego ręce. Łatwe w wykonaniu. Całkiem dobre. To są pokrywki od słoików. Dziurki wykonane czymś osób, w moim przypadku Victorinox i szydło. Oleju bardzo niewielka ilość wlana. Jakże rozgrzana ta patelenka, to już później idzie szybko i sprawnie. Można gotować, piec w tym przypadku w pomieszczeniu zamkniętym. Nie ma zbytnich zapachów, nie ma jakichś. Tak jak przy innym paliwie, ewentualnie oparów prawdopodobnie. A nawet jeśli są, no to wentylacja jest wystarczająca w tym przypadku.